W tym filmie przedstawię podłączenie oświetlenia za pomocą wyłącznika pojedynczego. Jest to jedno z podstawowych łączeń elektrycznych w instalacjach domowych. Łączyć będziemy w puszce tak zwanej podsufitowej. Najpierw przewód neutralny do puszki i z puszki do lampy. Przewód fazowy do puszki i z puszki do wyłącznika. Z wyłącznika z powrotem do puszki podsufitowej, tam następuje łączenie i do lampy. Czasem z tej puszki musimy poprowadzić zasilanie do następnego obwodu, i wtedy następuje takie oto łączenie. Zmierzymy napięcie w puszce. Przewód neutralny, przewód fazowy, wskaźnik reaguje i przewód, który połączony jest z wyłącznikiem i z lampą. Po włączeniu wskaźnik reaguje. Zanim zaczniemy właściwe łączenie, pokażę, w jaki sposób zmierzyć ciągłość przewodów. Czyli gdy następuje taka sytuacja, że nie wiemy, który przewód do czego służy, to wtedy możemy w ten oto sposób zmierzyć ciągłość przewodu i rozpoznać dany przewód. Wyłącznik pojedynczy. Tak wygląda wyłącznik pojedynczy od strony mechanizmu. Symbol używany w elektrotechnice do oznaczenia takiego łącznika, wejście i wyjście. Z tym, że przy podłączeniu przewodów nie ma znaczenia, do którego wejścia przyłączymy dany przewód. Tutaj nie możemy się pomylić. Montujemy łącznik w puszce. Ja, gdy tylko jest taka możliwość, używam śrub, które są w puszce, a nie śrub rozporowych. Łącznik wtedy pewniej jest zamocowany w ścianie. Zakładamy ramkę, przycisk i gotowe. Teraz będziemy łączyć przewody w puszce tak zwanej podsufitowej. Najpierw przewód neutralny, przewód neutralny oznaczony jest przeważnie kolorem niebieskim, ale nie możemy się sugerować tylko kolorami, musimy rozpoznać, który przewód do czego służy. Niekoniecznie musi to być przewód niebieski. Teraz przewód fazowy. Zasilanie do następnej puszki i przewód do wyłącznika. Jeden albo drugi. I teraz zrobimy te oto łączenie, czyli przewód, który wychodzi z wyłącznika, połączymy z przewodem do lampy.
Jak zauważyliście, jest to instalacja dwuprzewodowa. Nie występuje przewód PE, przewód ochronny. Fachowo ta instalacja nazywa się TNC. Po sprawdzeniu instalacji, czy prawidłowo działa, możemy przewody ułożyć w puszce. Do łączenia używam jak zwykle złączek Wago, które uważam za najlepsze na rynku. Wytrzymują prądy ponad 100 amperowe, co możecie zobaczyć na moim filmie o zwarciach w instalacjach 12V. Jeżeli film się podobał, zostaw subskrypcję, łapkę, komentarz. Dziękuję za uwagę.